zarośnie radość. Mam nadzieję, że wilka nie dostanę, więc elo velo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to koła Kadex Ultra 50, czyli koła rowerowe karbonowe o stożku 50 mm, dosyć wysokie, aero i na pewno fajnie wyglądające, bo powiem szczerze, że wygląd ich na mnie robi ogromne wrażenie, ale sam wygląd to nie wszystko, więc zaraz Wam powiem, czym te koła się charakteryzują i dla kogo one są mile widziane. Jeżeli ktoś nie zna marki Kadex, to jest to, można powiedzieć, taka marka premium pochodna od Gianta, tak samo mniej więcej jak Spec ma markę S-Works, a to teraz Giant ma markę Kadex. Nie wiem do końca, jakie tam są kolaboracje, czy to jakieś firmy się połączyły, czy to po prostu powstała jakby taka dodatkowa, no ale nie da się ukryć, że Kadex to marka premium, bo te koła kosztują niecałe 13 tysięcy złotych. Więc nie mało pieniędzy, tym bardziej biorąc pod uwagę, że rower, który tutaj posiadam, Pafaro Rival, w momencie kiedy go kupowałem, kosztował on katalogowo 10 700 zł i to było na kołach aluminiowych. Więc odejmując koszt kół aluminiowych, można było go kupić poniżej 10 tysięcy. Ile dokładnie za niego dałem, to widziałem po komentarzach, że dla niejednych jest to bardzo dobra zagadka, na którą na ten moment Wam nie odpowiem, ale widziałem, że chodzą teorie, że nie dość, że dostałem za darmo, to mi jeszcze płacą za to, że go chwalę. Ale nie chwalę go z tego powodu, że mi płacą, bo mi nikt za moje materiały jeszcze nigdy nie zapłacił. Nie miało być tak, że nie miałem takiej okazji, że słuchaj, masz tu 1000, 2, 10 i słuchaj, gadaj o tych produktach jak najlepiej. Zawsze staram się być obiektywny, niezależnie czy kupuję coś sam z własnych pieniędzy, czy dostaję to do testów za darmo. Testy odbywają się tak, że albo dostaję coś i muszę coś oddać, jak niestety te koła, albo po prostu dostaję produkt do potestowania i on zostaje już dla mnie. Tak zwany barter. I te akurat koła dostałem w momencie, kiedy na Tour de France był 17 etap i akurat tam Simon Yates, jeden z braci Yatesów, bo są tam bliźniaki, jeden jeździ w UAE, czyli Adam Yates, a drugi Simon jeszcze jeździł w tym roku w Jayco Alula, gdzie ścigają się właśnie na Giantach i tam na właśnie tych kołach Kadexa. I na tym akurat 17 etapie walczył o pierwsze miejsce, lecz no, wyprzedził go Richard Carapaz. No, przyznam szczerze, że akurat tego dnia trzymałem za niego kciuki, bo byłby to taki fajny zbieg okoliczności, gdzie ja dostaję koła do potestowania, a przy okazji wygrywa na nich zawodnik z World Touru. Różnica jedyna taka, nie licząc roweru, jest to, że on tam jeździ na innych oponach niż Kadexa, bo tutaj są koła Kadexa z oponami Kadexa i to też taka już, można powiedzieć, wyższa puła. Mimo że te opony mało nie kosztują, to nie są jeszcze o jakichś najniższych oporach toczenia, ale jak one się toczą wraz z tymi kołami, to zaraz do tego przejdziemy. Lecz zanim to zrobię, chciałbym ogłosić mały konkurs, bo zostałem poproszony przez Bartka z Road Racing, przez to, że ja nie mogę wystartować w mistrzostwach youtuberów. Bardzo, bardzo chciałem. Kombinowałem na wszelkie możliwe sposoby, no ale wszystko jest nie tak, aby no nie móc tam wystartować. Naprawdę bardzo chciałem i mimo, że to jest bardzo daleko, bo to jest w Bolesławcu, gdzie jest to jakieś około 400 km od mojego miejsca zamieszkania, więc nie mało, ale może by się udało. To jest 17 sierpnia, czyli zaraz po mojej ustawce, która się odbywa 15 sierpnia, a 18 sierpnia muszę oddać auto do naprawy i to auto też nie jest do końca sprawne, więc no... Niestety, co bym nie zrobił, nie da rady tam wystartować. Po drugie, mój kolega z pracy właśnie też idzie na urlop, też mu się należy. Ja już wstępnie na jednym byłem i zaraz na drugim też będę, więc no, każdy ma prawo do urlopu. Zasady są dosyć proste. Jeżeli chcesz wystartować w Predatorze, to po prostu napisz w komentarzu pod tym filmie, dlaczego chciałbyś tam wystartować. Uzasadnij to właśnie, dlaczego akurat ty, i o ile jesteś oczywiście pewien, że chcesz tam wystartować, żeby to też nie poszło, powiem, na marne.
I osoba, która zbierze najwięcej polubień pod swoim komentarzem, dostanie kod, aby za darmo się zapisać właśnie w Predatorze Gravel w Bolesławcu 17 sierpnia. Macie czas do niedzieli, do publikacji kolejnego filmu, który oczywiście będzie o godzinie 8, czyli zasady proste. Dobra, lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o same koła Kadexa, to ich waga to jest 1349 gramów. Mniej więcej. Oczywiście zawsze może tam być plus, minus jakieś 10-20 gramów. Są to koła w systemie hookless, czyli takim bezhaczykowym. Koła, które mają szerokości wewnętrznej 22 mm i chyba zewnętrznej 27. Nie do końca pamiętam. Tutaj widać o bardzo aerodynamicznym profilu, bo one nie są w kształcie litery U, tylko one są ładnie tutaj wyprofilowane. Na tych kołach zostały zamontowane opony w rozmiarze 25 mm, co daje łącznie taki, można powiedzieć, profil aerodynamiczny, gdzie obręcz delikatnie wystaje poza obrys opony i według tam jakichś badań, które już się odbywały lata temu, to właśnie to jest jeden z najlepszych właśnie takich współczynników, jeżeli chodzi o aerodynamikę. To, co charakteryzuje jeszcze te koła, to bardzo płaskie szprychy karbonowe, a jednocześnie, no, można powiedzieć, grube. Widać, że tutaj jest mocno postawione na aerodynamikę. Mega to wygląda, takie łopaty przy tych obręczach, to jest coś fenomenalnego. Jak dla mnie te koła robią ogromne wrażenie i wizualne, i pod względem wydajności, bo toczą się one naprawdę bardzo lekko, mimo że profil jest dosyć sporawy. W porównaniu do moich jeszcze lżejszych kółeczek od Elite Wheelsa, no to mimo że są cięższe, mimo że mają wyższy stożek, to nie ma jakby takich oporów przy przyspieszaniu. One napędzają się naprawdę bardzo dobrze, a jednocześnie super sobie radzą przy wysokich prędkościach. I ja mam taką swoją ulubioną rundę, zresztą nie tylko ja, bo to jest, można powiedzieć, że to są takie gassy w okolicach Wrocławka, czyli tak zwany Kowal, Smulnik i do domu. Tam jest też stworzony segment, który ma jakieś niecałe 40 km. To jest runda, którą jeżdżę bardzo często i w tym roku też bardzo często jeździłem na niej rekreacyjnie, tak powiedzmy do 200 watów, sprawdzając, jakie uzyskam prędkości. Swoje testy na tej rundzie w tym roku zacząłem w momencie, kiedy do testów dostałem Gianta TCR-a na podstawowych kołach Gianta karbonowych, takich można by powiedzieć najtańszych. Wtedy tamten rower kosztował poniżej 20 tysięcy i ja stwierdziłem, że fajnie, chciałbym na przykład mieć taki rower, ale z opcją taką, że rower tańszy na kołach aluminiowych z możliwością do kupienia własnych kółeczek. Następnie jeździłem na TCR-ze Propelu, gdzie tam też już były trochę lepsze kółeczka z oponami Gianta i faktycznie już czuć było, że tamten zestaw radzi sobie dużo lepiej. Niestety tam, no, nie mogłem uruchomić pomiaru mocy, aby to sprawdzić, więc no, tam za dużo na tym rowerze nie pojeździłem. Oczywiście naprzemiennie z tym rowerem, czyli z Pafaro Rival i na kołach Elite Wheelsa z oponami Continental Grand Prix, ale te zwykłe, nie żadne tam 5000. Byłem zszokowany, bo jeden z pierwszych, najlepszych moich wyników właśnie został zrobiony właśnie na tym TCR-ze i później długo, długo nie mogłem pobić jakby tego wyniku w momencie, kiedy zmieniłem rower z Pafaro Rival na Pafaro Rival. I teraz zapytacie, o co w tym chodzi? Ano o to, że to nie jest ten sam rower, co widzieliście na początku. To jest nowa rama, którą Łukasz dla mnie pomalował. Ja za bardzo, że tak powiem, tego nie chciałem, bo na tamtym rowerze jeździło mi się bardzo dobrze, o czym zresztą opowiadałem w swoim filmie. Ale właściciel Pafaro się uparł, że teraz mają jeszcze lepszą, jeszcze lżejszą, jeszcze szybszą ramę, sztywniejszą i w ogóle, że widziałby mnie na tym rowerze i że chcieliby mi tą ramę po prostu
podmienić. Ja na początku byłem trochę tak sceptycznie nastawiony, bo mówię, po co zmieniać coś, co jest dobre, ale mówię, no dobra, okej. W takim razie zmieniamy, rama jest w ogóle w innej charakterystyce, mają inne geometrie, jest tutaj troszeczkę bardziej opcja taka jak World Tourowcy, czyli trochę mniejsza rama, trochę dłuższy tutaj kokpit, bo tutaj ten rower ma kokpit. Sztyca trochę więcej wystaje, bo mam długie nogi itd. itp. No ale może o tym kiedy indziej. I w momencie, kiedy tutaj wsiadłem na ten rower, od razu osiągi się automatycznie poprawiły, bo na kołach Elite Wheelsa uzyskałem średnią 33,4 przy niecałych 200 W i dla mnie to już był naprawdę dobry wynik, patrząc na to, że jechałem w górnym chwycie. I dostałem te koła Gianta do testów i się zszokowałem, bo prawie przy tych samych warunkach, bo oczywiście warunki były zmienne, ale to był prawie bezwieczny dzień, gdzie wiaterek delikatnie pomagał na samym powrocie i tam na tych kołach Kadexa Ultra 50 uzyskałem średnią prawie 34, czyli o ponad pół kilometra na godzinę więcej, co no był dla mnie szok. Naprawdę był dla mnie szok, bo nie sądziłem, że uda się faktycznie uzyskać większą prędkość, tym bardziej, że tutaj cały czas są takie opony, no według mnie nie o najmniejszym oporze toczenia. Myślę, że jakby to zamontować właśnie jakieś Vittorie, Kadexy, Pirelli, no to te opory będą jeszcze niższe i będzie się jeździło jeszcze na nich jeszcze lepiej. Nie testowałem właśnie z innymi oponami, ale przyznam szczerze, że miałbym tutaj delikatny dylemat. Jakie opony zastosować? No tak, jaki rozmiar? Czy 25, czy 28, bo w momencie, kiedy montuję szersze, no to pozbywamy się tych współczynników aero. No i jaki model tak naprawdę? Ale to na szczęście nie będzie mój problem, bo niestety koła muszę oddać z wielkim, że tak powiem, bólem, bo chciałbym w tych kołach jeździć dłużej. Naprawdę mega, mega mi się spodobały i smutno mi z tego powodu, no ale tak to niestety jest. Czasami są testy, gdzie przetestujesz coś i stwierdzasz, że to jest bez sensu, a czasami jest tak, że no łezka się wokół kręci. No ale cóż, trzeba wrócić do Elite Wheelsów. Na szczęście one nie toczą się tak źle, więc z tym też nie mam na niczego problemu, tam bardziej, że ja tam jeżdżę na oponach w rozmiarze 28, które się rozpompowały do nawet 30. No, ale fajne koła. Bardzo dużo kosztują, ale no, nie są to koła oczywiście dla każdego. Bo jeżeli nie ścigacie się, jeździcie romantycznie, to bez sensu kupować koła za tyle pieniędzy, mimo że one bardzo fajnie wyglądają. Są to koła dla bardzo mocnych zawodników, szczególnie z World Touru, z Pro Touru, no może dla jakichś, nie wiem, mastersów, którzy się ścigają o Mistrzostwa Świata i powiem szczerze, że no robią robotę. Naprawdę nie wiem, jak w porównaniu do innych kół, nie wiem, z Bontragera najwyższy model, z Rowali najwyższy model, czy jakichś tam innego typu, nie mam do tego porównania, ale porównując do kół takich za 5, 6 czy 7 tysięcy, no to jest różnica. Może nieduża, dla niektórych może się wydawać, a dla niektórych będzie ogromna. Naprawdę, mega kółeczka. Dobra, będę już leciał, bo się robi zimno, słoneczko zaszło. I jedyne, co mogę dodać jeszcze na tej rundzie, właśnie kowal, smulniki do domu. Postarałem się raz pojechać mocniej, nie tylko rekreacyjnie do 200 W, ale też uzyskując niecałe 300. I tam wykręciłem średnią prawie 38. Patrząc na to, że tam jest teren w pewnym momencie delikatnie pofałdowany. I jest to bardzo dobry wynik. I wiem, że na przykład z tymi kołami, czy nawet z moimi Elite Wheelsami, przy tej geometrii roweru, co teraz mam, jestem w stanie pobić swój rekord prędkości na 100 km na rundzie. Ale chyba już w tym roku tego nie zrobię. Tym bardziej jestem w stanie to zrobić, bo z tego, co zaobserwowałem, no to też jeszcze moja moc jakby też się trochę zwiększyła w porównaniu do tego, co było w maju, więc już mamy, co mamy? Sierpień. No to już noga lepsza, rower lepszy, no, koła też super, czy te, czy tamte. Lecę, bo trzęsę się jak gówno w galerecie i mam nadzieję, że no, nie będę chory, bo w tym tygodniu bardzo ważny start Robinsonada Kujawska 2024 na dystansie 250 km. Trzymajcie kciuki, a ja lecę do domu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.